Siemanko, ja jestem Bigis i dzisiaj mam dla was kolejny krótki materiał, w którym powiemy sobie o wydarzeniu, które trafił do nas 16 października. Festival of the Lost, bo o nim będzie mowa, jest corocznym wydarzeniem z okazji Halloween, które jest z nami praktycznie od początku Destiny 1, tym razem jednak dostaniemy znacznie więcej niż to było w przeszłości. Główną atrakcją tego wydarzenia w poprzednich jego odsłonach było zbieranie kosmetycznych przedmiotów, wykonując aktywności, które były dostępne już w grze. Teraz dostaniemy nowy tryb do grania, quest, w którym rozwiążemy zagadkę śmierci, będzie również broń do zdobycia i sporo kosmetycznych przedmiotów, które niekoniecznie będą zamknięte w sklepie The Seververse. W poprzednich edycjach tego festiwalu głównym sprzedawcą, od której braliśmy nagrody, była Eva Levante. Z racji tego, że nie ma po niej słuchu i nikt nie wie, co się z nią dzieje, tym razem to Amanda Holiday przejmie pałeczkę i będzie duszą tego wydarzenia. Po pojawieniu się Festivalu of the Lost, oprócz czysto wizualnych zmian na towerze, wędrowcu dostaniemy nowe triumfy do zdobycia w książce triumfów, a sama Amanda będzie oferowała nam dzienne zadania, za które dostaniemy fragmenty dusz, których użyjemy do kupienia masek i nowego karabinu maszynowego, który będzie ekskluzywną bronią dla tego właśnie wydarzenia. Dodatkowo każdy z nas otrzyma nowy tryb hordy do zagrania. Nawiedzony las, bo tak będzie się nazywała lokacja, w której będzie się odbywał, będzie instancją, w której będziemy mieli 15 minut na to, aby zajść jak najdalej. Tutaj, jak każdy może się spodziewać, im dalej w las, tym trudniej. Wygląda na to, że Bungie w końcu zrobi użytek z nieskończonego lasu, który dało nam w dodatku klątwę Ozyrysa. Nagrodami zapewne będą fragmenty dusz, ale nie zdziwi mnie, jak chociaż za pierwsze jego ukończenie Bungie da także nagrodę w postaci potężnego ekwipunku. Wejść do tej instancji będziemy mogli solo lub też w drużynie. Będzie też dostępny matchmaking dla wszystkich, którzy chcą pograć z innymi graczami, gdy ich znajomi już mają dość. Kolejną nowością będzie quest do rozwiązania. W tym questie rozwiążemy zagadkę śmierci Master Yvesa. Nie wszyscy może kojarzą, kim on był, więc dla wyjaśnienia powiem, że był to kryptarcha z lokacji Reef w Destiny 1. Jak piszą na blogu, okoliczności śmierci tego pana nie są jasne, być może był to całkowity przypadek, albo po prostu ktoś wpadł w szał po dostaniu kolejnego granatnika Edge Transit przy odkodowywaniu engramu. Wszystko wyjaśnimy sami, jak trafi do nas to właśnie wydarzenie. Na koniec standardowo dostaniemy sympatyczne duszki ze zebrania, motorki i statki, sporą ilość masek, które zazwyczaj wyglądają jak moby, z którymi walczymy, i kilka emotek, żeby wyrazić siebie lepiej, robiąc wszelkie aktywności. To by było tyle na dzisiaj, ja się z wami żegnam, życzę wam dobrych dropów i mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnym materiale poświęconym w pełni Destiny 2. Assemble a team, Petra. Send them into the heart of the city. Kill that creature and extract its heart. I've waited so long to fulfill.